W dzisiejszym filmie pokażę Wam grę Kuczek od Skłamata. Kuczek jest to gra na refleks, w której naszym celem będzie zaklepywanie stosu, który będziemy tworzyć w trakcie rozgrywki, dłonią, a grę wygrywa gracz, który pozbędzie się wszystkich kart. Na co warto zwrócić uwagę? Kuczek ma magnetyczne opakowanie, które samo praktycznie się przyciąga się, zamyka. Możemy wszędzie je wrzucić w torbę, w plecak, w walizkę i ono nam się samoistnie nie otworzy ten magnes tutaj bardzo dobrze trzyma. Gra przeznaczona jest dla grupy wiekowej 8+, dla co najmniej dwóch, maksymalnie ośmiu graczy. Przygotowujemy sobie rozgrywkę rozdając każdemu po 12 kart lub jeśli gracie w większą ilość osób tych kart roz Zdajecie po prostu porówno nadmiar, odkładacie do opakowania. I teraz tak zobaczcie, co my tutaj mamy na kartach. Są trzy słowa. Wybieramy sobie jedno słowo z tych kart i wypowiadając je, odwracamy kartę. Powiem żółw. O, trafił nam się kuczek, kuczek, który napina. Kuczek to są karty specjalne, które wymagają od nas jakichś aktywności, jak w tym wypadku napięcia muskułów, musimy pokazać bicepsy i szybko zakryć stos kart dłonią. Gracz, który jako ostatni zakryje stos, zabiera karty do siebie, wkładając je na spód i gramy dalej. No to ten gracz powie jajko kura. Więc gramy dalej. Ten gracz powie lis. Trafiła się kura. Ten powie zając. Jest niestety orzeł, niestety albo stety mysz kot. Jest kot. Zaklepujemy karty dłonią i robimy oczywiście to w ten sposób. Osoba, która jako ostatnia położy rękę na stosie, zabiera te karty do siebie i rozpoczyna kolejną rundę. Zawsze mamy do wyboru trzy słowa, które tutaj widzicie na kartach. Zawsze wybieramy jedno z tych słów, ale nie zastanawiamy się za długo. Musimy być tutaj dość szybcy, dynamiczni. Żółw, Orzeł, i tak dalej, i tak dalej. Poza kuczkiem, który napina, którego już widzieliście, mamy tutaj jeszcze kilka innych kuczków, kart specjalnych. Tutaj spróbuję je odnaleźć. O, zobaczcie, mysz może być też na przykład w takiej wersji. To jest fajne, że te ilustracje się różnią. Tak jak widzieliście orła chyba gdzieś tutaj był. Był też orzeł na monecie. Nie tylko ptak, ale też właśnie był orzeł na monecie. Mam kuczka specjalnego, który pieje. Kuczek, który pieje, wymaga od nas oczywiście pijania. Gracz, który zapieje najdłużej lub najciekawiej, najzabawniej, może odłożyć jeszcze jedną ze swoich kart na stos tych tutaj naszych odrzuconych kart, który nam się tworzy. Jest jeszcze kuczek, który podrywa. Będziemy musieli. Poprawić fryzurę, gdy taki kuczek nam się tutaj odkryje, oraz nakryć oczywiście stos dłonią. Gracz, który zrobi to jako ostatni, zabiera karty do siebie. Próbuję znaleźć tutaj w tym stosie te kuczki, ale one chyba wszystkie są rozdane. O, jest karta kuczek. Patrzy, nie zakrywaj stosu dłonią i nie ruszaj się przez 3 sekundy. Tutaj ten podrywający kuczek jest. Jest znowu kuczek, który napisał. I chyba reszta tych kuczków gdzieś tutaj była. O, kuczek atakuje, czyli nie zakrywamy stosu dłonią i robimy unik. I chyba to już wszystkie kuczki z tego, co widzę, Wam tutaj pokazałam i o każdym kuczku opowiedziałam. Kuczek to gra na refleks, na spostrzegawczość i trzeba być cały czas uważnym i skupionym na tym, co się dzieje na naszym obszarze gry, aby w odpowiednim momencie zakryć kart dłonią i nie zgarnąć tych nadmiarowych kart, które tutaj będziemy. W trakcie gry odkrywać. Zapraszam Was oczywiście na blog, tam też jest recenzja gry, więc możecie jeszcze co nieco poczytać na temat kuczka i zobaczyć zdjęcia, jak te karty tutaj wszystkie z bliska wyglądają, a przynajmniej niektóre z nich, więc zachęcam Was do zajrzenia na blog. W opisie do filmu jest link, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo gorąco Was zachęcam, aby w tym momencie kliknąć ten czerwony przycisk i nie przegapić żadnej kolejnego filmu.